Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu w kolejnym odcinku magazynu Zakołka, Dariusz Woźniak. W poprzednim odcinku, Szanowni Państwo, mówiliśmy, jak sobie obniżyć koszty podróży wakacyjnych, tych dalszych czy bliższych. Oczywiście, tak jak wspominałem tydzień temu, największym kosztem tej podróży jest koszt paliwa, które zużyjemy. I tutaj narodziło się kolejne pytanie, czy niska cena paliwa jest równa niskiej jakości tego paliwa. Czy są instytucje, które badają tą jakość paliwa w Polsce? Jak często to robią? I tutaj z tymi pytaniami właśnie udałem się do instytucji. Jest to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z tymi pytaniami zapraszam serdecznie Państwa na wysłuchanie. I pierwsze pytanie. Czy UOKiK bada jakość paliwa? Jeżeli tak, to jakie rodzaje? Od jakiego czasu oraz z jakim rezultatem? Inspekcja Handlowa sprawdza 4 rodzaje paliw ciekłych dostępnych na rynku. Olej napędowy, benzynę, gaz LPG oraz biopaliwa. W czasie pierwszej kontroli w 2003 roku odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł około 30%. W kolejnych latach ilość nieprawidłowości stwierdzanych u przedsiębiorców wybranych losowo znacząco spadła i od 2015 roku utrzymuje się poniżej 3%. I następne pytanie. Jakie wymagania mają spełniać paliwa, by uzyskać pozytywną ocenę UOKiK-u? Wymagania jakościowe dla wszystkich rodzajów paliw są określone w przepisach prawa w odpowiednich rozporządzeniach. W kwestionowanych próbkach zdecydowanie więcej jest przypadków, w których wymagań nie spełnia tylko jeden parametr. Dotyczy to niemal 90% wszystkich próbek niespełniających wymagań. Dużo rzadziej spotykamy sytuacje, kiedy wymagań nie spełniają dwa parametry lub więcej. Najczęściej kwestionowanymi parametrami w przypadku oleju napędowego są tzw. stabilność oksydacyjna, czyli odporność na utlenianie podawana w godzinach. Utlenianie objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów w zbiorniku i systemie zasilania, co może prowadzić m.in. do zatkania filtrów paliwa, zanieczyszczenia zaworów wtryskowych oraz innych usterek układu paliwowego. W zakresie benzyny badania najczęściej ujawniają przypadki niedotrzymania wartości określonej dla parametru prężności par. Niespełnienie tego parametru może mieć wpływ na pogorszenie pracy silnika. Może on dławić się i gasnąć. Drugim najczęstszym uchybieniem są niewłaściwe parametry destylacji. Destylacja wpływa na płynność pracy silnika oraz jego zdolność do osiągnięcia maksymalnej mocy. Niedotrzymanie tego parametru prowadzi do niewłaściwego spalania oraz nadmiernego zużywania silnika. W przypadku gazu LPG w zeszłorocznych badaniach zastrzeżenia dotyczyły złych wyników badania działania korodującego na miedź, co grozi rdzewieniem niektórych elementów silnika. Kolejne pytanie, jak dużo jest w Polsce sprzedawców, które oferują, sprzedają paliwa niespełniające norm? W przypadku losowo wybranych próbek paliw ciekłych w 2019 roku wymagań nie spełniało 1,37% paliw, co jest wynikiem lepszym niż rok wcześniej, ponieważ rok wcześniej było to 1,9%. Jak co roku Inspekcja Handlowa prowadziła również kontrolę stacji, na które skarżyli się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz tych, na których w poprzednich latach stwierdziła nieprawidłowości. Z pobranych 658 próbek oleju napędowego i benzyny na 520 stacjach inspektorzy zakwestionowali nieco ponad 2,7%. Nastąpiła poprawa, ponieważ rok wcześniej było to ponad 6%. Mamy już także pierwsze wyniki kontroli jakości paliw przeprowadzonych w tym roku. Dotyczą zarówno przedsiębiorców wybranych losowo, jak i tych, na których były skargi. Od początku roku do końca maja Inspekcja Handlowa pobrała i zbadała łącznie 632 próbki paliw ciekłych, w tym 316 próbek oleju napędowego i 316 próbek benzyn. 22 próbki, czyli nieco poniżej 3,5%, nie spełniało wymagań jakościowych. W przypadku gazu skroplonego od początku roku do końca maja zbadano
133 próbki, z czego dwie nie spełniały wymagań. Gdzie można sprawdzić, które firmy sprzedające paliwa zostały poddane kontroli? Kierowcy mogą sprawdzić, które firmy sprzedające paliwa zostały poddane kontroli. Specjalną mapę można znaleźć na stronie internetowej UOKiK w zakładce Produkty – Jakość paliw. W jaki sposób interpretować zawarte na mapie informacje? Przy danej stacji wskazujemy, czy paliwo danego gatunku było dobre lub podajemy uzyskany wynik badania laboratoryjnego i wskazujemy, że paliwo nie spełniało wymagań określonych w przepisach. Kolejne pytanie. Jeżeli podejrzewam, że dana stacja sprzedała mi paliwo budzące wątpliwości co do jakości, czy mam prawo zgłosić się do właściciela o zwrot kosztów naprawy pojazdu? Jeżeli kierowca podejrzewa, że stacja sprzedała mu paliwo budzące wątpliwości co do jakości, może reklamować takie paliwo jak każdy inny produkt, czyli korzystając z przysługujących mu praw z tytułu rękojmi. Natomiast jeżeli uważa, że samochód został uszkodzony przez paliwo niespełniające wymagań jakościowych, to w sprawie zwrotu kosztów naprawy powinien wystąpić do sądu cywilnego. Czy i jeśli tak, to gdzie mogę daną stację zgłosić jako oferujące paliwo złej jakości? Lub co mam zrobić w sytuacji, gdy podejrzewam, że dystrybutor znajdujący się na stacji nieprawidłowo odmierza paliwo? Jeżeli kierowca podejrzewa, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych, może zgłosić daną stację przez formularz na stronie UOKiK. Natomiast jeżeli wątpi, czy dystrybutor dobrze odmierza wydawanie paliw, sprawę powinien zgłosić do Urzędu Miar. Szanowni Państwo, tak jak usłyszeliście, jest instytucja, która czuwa nad bezpieczeństwem paliw w naszym kraju. Oczywiście znacząca różnica, jeżeli Państwo pamiętają lata 90., 2000, gdzie można było wręcz łatwo się natknąć na tak zwane chrzczone paliwo. Postęp jest naprawdę duży, ale też i postęp informacji, szybkość informacji, która obiega krąg kierowców, że tu jest paliwo złej jakości, tu można spokojnie tankować, też ma na to wpływ, bo jeżeli ktoś zatankuje złe paliwo, te wieści się momentalnie po prostu rozchodzą w dobie internetu, social mediach i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że cena paliwa na tą chwilę niekoniecznie równa się z jakością. Jakość jest z roku na rok podnoszona, coraz mniej tych stacji jest wykrywanych, które mają paliwo niespełniające norm. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.